Witam, witam gwintowników. Dzisiaj kolejne informacje na temat nowych kart, które wejdą już z najnowszą aktualizacją na początek nowego sezonu. Więc łapa w górę, jeśli wam się podoba film. Później pogramy oczywiście. I teraz tak, Gwint24 ładnie tutaj zebrał wszystkie karty, które zostały tak szczątkowo pokazywane przez youtuberów, streamerów. I tak, mamy już 10, które znamy. Ale 4 pokazywałem wam wczoraj, więc dzisiaj tylko 6 kolejnych nowych kart. Zobaczmy, co tu Redzi przygotowali. I tak, mamy 10 z 21 kart, co ciekawe, nie 20, tylko 21. I nową kartą jest Oszlusk. Oszlusk, brązowa karta, 3 siły. Pochłoń wybraną brązową jednostkę ze swojego cmentarza. Dobra. A następnie zagraj jej egzemplarz stali. Oszlusk nie wzmacnia się za o siłę pochłoniętej jednostki. Czyli to jest takie skracanie deku. Na przykład jak mamy, powiedzmy, jakąś tam harpię piątką na cmentarzu. Pochłaniamy tą jednostkę i wylatuje o następna stali, więc on się już nie wzmacnia, więc mamy jakby dwa brązy, nie? Dwa brązy za jednym zamachem. No spoko, zobaczymy jak będzie w praktyce, do jakiej talii. Ale myślę, że do jakiegoś skracania deku bardziej. Ale ciekawa karta. Lecimy next. Mandragora, srebrna karta specjalna. I tu są takie jakby ulepszone grzybki, nie? Wybierz efekt. Zresetuj jednostkę i ulepsz ją o 6 lub zresetuj jednostkę i okalecz o 6. Takie grzybki, srebrne grzybki można powiedzieć. Mandragora. Bijemy bazówkę i minus 6 albo plus 6. Spoko. Spoko. Nie wiem, czy to będziemy grali. Średnio to widzę, ale premiumkę chętnie sobie zrobię. Dobra. Wzrok kruka. I to jest dosyć ciekawa karta. Brązowa też specjalna. Sporo specjali brązowych. Zrań najsilniejszego wroga w każdym rzędzie o 4. Czyli podobnie jak ten krasnal tak bije o 3, nie? Tylko mamy kartę specjalną, która nie ma siły. Czyli w takim normalnym przypadku mielibyśmy 12, jak mamy 3 jednostki u przeciwnika. Ale zwiększ obrażenia tej karty o 1 za każdą kopię tej karty na twoim cmentarzu. Czy to jest na pewno na cmentarzu? No okej, na cmentarzu. Ale nie więcej niż o 10. Tyle kopii byśmy mieli tego? Nie, no bez przesady. Czyli tak. Możemy to zwiększyć. Ale do 10 to mi się nie wydaje, żeby tak specjalnie kopiować. Więc możemy sobie zwiększać za każdą, którą zagramy wcześniej. Czyli powiedzmy następna będzie miała 5-5-5, to jest już 15, dużo. Później 6-6-6. No jakbyśmy takie 3 specjalne grali, to za 18 ten ostatni. Dosyć ciekawe, przynajmniej jakiś removal. A fajny artik. Naprawdę fajny. Liter chłopów albo biedaków, zobaczymy. Srebrna, siła 8. Stwórz krowy w liczbie 2. Po jeden siły. Po lewej i po prawej stronie tej jednostki. Ciekawe, co krowy robią. Czyli nie wiemy, co krowy robią, ale będą miały może jakiś efekt, nie? Tutaj będzie krowa i tutaj. Zobaczymy. Piszcie, który wam się arcik podoba najbardziej. Mi się podoba ten wzrok kruka, świetny. Jeszcze tak, kaganiec. Kaganiec ja widziałem. U merszanta było. Kaganiec już wam pokazuje, jak wygląda. Kaganiec wygląda tak. Dobra, w ten sposób. To jest kaganiec. Złota. Karta specjalna. Wybierz brązową lub srebrną jednostkę przeciwnika z siłą nie większą niż 8 i przeciągniłem na swoją stronę. 16. Tylko może też efekt, nie? Może nam się spodobać. No spoko, taka dawna zdrada można powiedzieć, tylko
Tutaj nie musimy mieć szpiegującej karty. Dobra, możemy każdą kartę zabrać. Dosyć mocne. Dosyć mocne w sumie. Jak jakieś deki opierają się na danej karcie i to zabieramy na przykład na Skellige taką kartę. Jakiegoś Morkwarga albo Olgierda. Spoko, spoko. Ten kaganiec może być grany. Mistrz Ostrzy z Dolblatana. Brązowa, tutaj mamy arcik. Siła 4, zrań wybranego wroga o aktualną siłę tej jednostki. Umiejętność Braen. No nie wierzę, serio. Brązowa Braen. Która z tych kart najbardziej wam się podoba? Mito. Wzrok Kruka. I tutaj z tych poprzednich Awallach, nie? Tutaj mamy. Uznaliśmy 4 nowe karty. Dobra. Takie szybkie info. Możecie sobie to na spokojnie na Gwin24 obejrzeć. Myślę, że jeszcze... O, tutaj ojciec dawał i... Swin to przedstawiał, nie? Ale jeszcze też osoby inne miały te karty, więc spoko. Dobra. Lecimy do Gwincika. Jak będzie jakieś info, to przed 31 jeszcze dam znać. I let's go. A tu co się dzieje? Tu mamy 2272. Miałem już 4300. Znaczy 4272. Miałem już 4300 z hakiem. Dobre z hakiem. Tutaj już byłem top 2000, więc gramy dalej. A talię mam nową. Talię mam nową. Talia po top 1000. Musimy to wbić naprawdę. Coś takiego. Coś takiego bardzo... bijące. Widziałem to u przeciwników. No i też mnie porobiło, bo grałem sobie tym Nilfgaardem. To mnie porobiło, więc zobaczymy, jak będzie działać. Grałem sobie kilka meczyków. Nawet spoko szło. Coś tam przegrałem przez nieuwagę, ale większość chyba powyżej 50% tym miałem. Więc let's go, zobaczymy, jak to będzie szło. W weekend będzie się pojawiał Wiesiek, jutro, jeśli się uda, ale mam już wrzucony. I z Asasynem zobaczymy, bo żołnierze! Chyba dzisiaj nie wyrobię. O kurde. Chcesz pokoju? Grałem te Henselty. To niego walcz. Jutro będzie wylew Henseltów. Okej. Okay. Pyk, tego nie chcemy. Słabiutko, nie ma talara i nie ma kręgu. To chyba tak zagramy. O, nie zapomnieli i oni. Dobra, Wilenik. Wilenik nawet spoko jest na koniec. Teraz sporo przeciwników gra na boostowanie. Czego chcesz? Kurde, ale szkoda. Więc tak, zagrać Ragnara. Nie, zagramy sobie białe zimno. Aż takiej ogromnej przewagi nie robi, może do 20 dobije. Będzie jak zechcesz, panie. O, czyste niebo. 14. Teraz tak, Ragnar robi 6. Jestem w stanie to wygrać. Teraz pasujesz? No to do dzieła. Nie wierzę. Ja muszę tą lekką jazdę w tej rundzie. Naprawdę muszę. Mamy specjalne. Tak. Muszę mieć zawsze pewność, że kolejną kartą go przebiję, nie? To jest ważne. 100% mam z tym ziomem. Ale dobrze tym szło. Słaba ręka, coś. Ale.
Fajnie się pyka. Myślę, że wbije to top 1000, jak będzie czas. Najwyżej 30. Dobra. No to premiumka. Bardzo rzadko widuję. Jestem oficerem i dżentelmenem. No prawda, chciałbym wysypać tą lekką jazdę. Ewentualnie wygrać to i w trzeciej wysypać. Ale on też ma. Gra tą samą talię. Jestem oficerem i dżentelmenem. Kurde, 17. No, mogłem w tego, ale dobra. Nieważne. No, zajebiście. Wysypane i teraz tak. Można już zrobić przewagę. Później nie będę miał okazji na róg. On ma Villena, więc pożogi normalnej nie ma. O kurde, serio? No tutaj już się wysypał, to on wygra tą rundę. Jestem oficerem i dżentelmenem. Jak z Henselta się wysypuje, no to musi wygrać. To jest rzeźnia, to jest prawdziwa rzeźnia. Omijam kolejkę. O? Jeśli ja wygram rundę nie wysypując się z Henselta, to będzie ok. Taranik, balista. Nie, nie chcemy tyle. Krąg, serio? Ej, nie dostałem ani jednego inżyniera? Nie wierzę. Ani jednego inżyniera nie dostałem. No. Zajebiście. Inżynier, tu bym miał tarana. Mistrza mogę sobie wskrzesić. Dobra. Salut. Jak coś to... Chyba inżynierów teraz. Czego chcesz? Okej. Czego chcesz? A teraz coś specjalnego. Serio? To najwyżej Deathmold. Tak, to jest mirrorek, czysty mirror. Mam tu Deathmolda? Nie, Deathmold jest tam. Kurde, źle. Najwyżej później wskrzeszę, dobra. To tak. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Aha, kłopoty idą. Powinni przeżyć. Tylko nie wiem, jak z Villenem będzie. Może mi wyrównać. O, nie zapomnieli i on. O kurde, serio? Szuka Villena. Sobie to później wskrzeszę. Nareszcie. O kurde, zapomniałem. Ale i tak by poleciało.
29, raczej to przegram. Nawet Vilena nie wysyłam, nie? Na koniec. Kurde, nie wiem, czy wskrzesić sobie. Okej. 12, jedna karta. Nie, ten mróz mnie załatwi. Nie wiem, czy wskrzesić sobie. Bo inżynier tylko mi zrobi ten jeden punkt. Balista by była spoko. Wskrzesimy sobie balistę. Jasne, nie ma sprawy. Dobra, 39. Ragnar, to spoko. Tutaj, nie? Tak czy tak to mi obije. A tu będę miał troszkę pancerza. Spoko. Dziesięć punktów. Jasne, nie ma sprawy. Co dziesiątą omijam kolejkę. Co damy tutaj? Ktoś ma pancerzyk. No i co, 42 punkty. Troszkę tam oberwę jeszcze. No chyba wygrana. Halo, halo? O nie, serio? Jakby miał Henselta to spoko, ale już nie masz. Nie, 31. Dijkstra. Chyba, że Dijkstra. Mirrorek w miarę easy, on nie dostał Vilena. I Dijkstry tutaj nie grali jednak. Spoko. Jak tam? 11 punktów, acz. Super. Tak się wbija. Next. Tak się wbija właśnie rangę teraz. Później się przegrywa za 25. Ale trzeba, nie? Alternatywna Yennefer. Kurde. Usiądź do stołu, napijmy się. Z tym mi się dobrze grało. Żołnierze, do ataku! No, tak średnio mi się z tym grało. Zwłaszcza z taką ręką. Pyk, pyk. O, to jest fajne, to jest fajne. To też. Ale tylko jakąś... białą zimną szybę. Kurde, nie ma żadnej maszyny? Nie wierzę. Dobrze głupkujesz. Już jest. Dawaj brana, ja sobie jeszcze jedną kartę wezmę. Ale już naprawdę byłem top 2000, ciekawe. Miadu, dajcie mi czy nam się uda tam wrócić. I to chyba nie zalicza jako... Tak jest, dobrze.
położona karta, nie? Tego ma na ręce. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. A? To ci się udało, winszuję. Dobrze rozegrane. 9. On ma mocnego Morkwarga. I Olgierda. Ogólnie ma dyszkę na kolejną. Nie wiem, czy jest sens tłuc. 26 nie zrobię. Nie zrobię. On chyba zrobi insta. I później będziemy mieć chociaż białe zimno. To jest też fajnie. 9 punktów, 2 karty, to nie jest dramat. No, białe zimno out. Dobra. No, Henselta mamy takiego. Ty, nie w pełni. No, grasz, mistrzu. Dawaj te błyskotki. Najsik. Tak jest, dobrze. Jestem gotowa. 28 nabił. No, 3 karty. Nie lubię, jak mężczyźni rozmawiają. Trochę skrócę. Zagrajmy sta, spoko. To jest twoja genialna taktyka. No to do dzieła. Ja bym cię tak troszkę pobił, jak będziesz grał długo. 18, no w dwóch będę to musiał robić. Kiepsko. Gramy inżyniera. Będę miał na wskrzeszenie. Dobra. Spoko. Ten Morkwark musi troszkę tam zostać obity. 20. No, o co chodzi? Płatnesz? Nie. Teraz się robi kiepsko. Jasne, nie ma sprawy. Trzeba gonić. Czego chcesz? No coś tu ustawiam na róg już. To może być nawet zabawne. Przejebane, tak szczerze. Aha, kłopoty idą. On chce mnie wyciągnąć do końca i później będzie miał Olgierda, nie? No i Morkwarga w sumie. No dobrze gra, dobrze gra. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Może daje. Zajebiście gra. Trzynaście. Twój zły dzień. No chyba zły, chyba to przegramy. 3 karty. Żadnego kombosa nie ma. Ten za 2. Serio? Co 10 omijam. Kolejkę. Demki. Dobra, 15. Nie, przegramy to. On będzie miał te karty na kolejną rundę. To mu wygra. Albo nawet jeszcze gorzej. Kedweński.
Dobra. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Jestem oficerem i dżentelmenem. Siedem. Talia jest zajebista, ale mogę to przegrać. Dobra, siedem. Ten taran zrobi fajne. Tu będzie dwa, tu będzie trzy. To on tu zrobi. Punktiki. To wywalimy to. O kurde, mogłem w Morkwarga. Ale zjebałem. Dobra. Dobra, to mnie może kosztować meczyk. Ciekawe, czy odpali. Może na krótką chwilę. Dwa i dwa. Inżynier ekstra. Zostawiam. Zostawiam. Salut. Już nie ma goldów. Kurde, ale stres. Teraz byśmy na 4300 polecieli dopiero. Kurde, odpali. Ale żal. Odpali. Służymy tej, która jest dziewicą. Kurde, matką. Nie jest dobrze. Płatnesz. Witaj. Chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Chcesz się bić? 16. Nie, nie zrobię. Nie ma szans. To bije za 3. Za 4, okej. Kurde, serio, odnowę miałeś? Bogowie, ani chwili spokoju. I co zrobisz? 24, ale żal. Co dziesiątą omijam kolejkę. Kurde, przegrana. Dzięki, przyjacielu. Zdążyłem? Ach, nie zdążyłem. 15, czyli jesteśmy 4 punkciki do tyłu. Teraz widzicie, jak się wbija pod koniec sezonu rangę. Jeszcze jestem punkty do tyłu, nie? No dobra, 4 punkty do tyłu. Ale wrzucę wam to dzisiaj. Dzisiaj jest 27. I widzimy się jutro w Wieśku. A myślę, że 30 pod koniec sezonu gwintowego. Także bywajcie. Łapka, jeśli wam się podobało. Hej, hej, hej.